Informacje na temat wyborów czy wydarzeń około wyborczych z Mołdawii i z Gruzji pojawiają się w polskich mediach. Mam wrażenie, że czujemy, że to jest coś istotnego z polskiej perspektywy, ale właściwie dlaczego? Dlaczego wydarzenia z małego, niezbyt ludnego, jednego z najbiedniejszych państw w Europie, jakim jest Mołdawia, czy z państwa będącego gdzieś za Kaukazem, daleko, na pograniczu światów i cywilizacji, czyli z Gruzji, dlaczego wydarzenia z tych dwóch państw są istotne z polskiej perspektywy? W tym odcinku mniej o bieżącej sytuacji, choć ta też się pojawi, ale bardziej o strategicznym znaczeniu tego, co dzieje się w Mołdawii i w Gruzji z punktu widzenia naszego państwa. Serdecznie zapraszam. Na początku pozwólcie dwa komunikaty od partnera programu firmy XTB. 14 i 15 listopada odbędzie się bezpłatna konferencja online XTB Investing Masterclass. Będziecie mogli posłuchać całego szeregu niezwykle ciekawie zapowiadających się rozmów o polityce, inwestowaniu czy sztucznej inteligencji. W tym już teraz zapraszam na moją rozmowę z Jackiem Bartosiakiem. XTB ma również dla Was nową propozycję produktową, dla tych, którzy już teraz chcieliby zainwestować długoterminowo. Indywidualne konto emerytalne pomoże Wam zabezpieczyć swoją przyszłość. Im wcześniej zaczniecie interesować się tym tematem, a prędzej czy później zaczniecie, tym lepiej. A ten produkt bardzo to ułatwia. Link zarówno do konferencji, jak i do XTB, oczywiście w opisie filmu. Mołdawia. Państwo o powierzchni nieco mniejsze niż województwo mazowieckie, zamieszkałe przez około 2,5 miliona mieszkańców, nie licząc Naddniestrza, z gospodarką, którą w zestawieniu Banku Światowego znajdziemy w otoczeniu Gojany czy Madagaskaru, oraz z poziomem PKB na głowę mniej więcej trzy razy niższym niż w Polsce, zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Gruzja, kojarzona przede wszystkim z turystyką czy fascynującą historią, zamieszkała przez około 3,7 miliona osób o nieco większej od mołdawskiej gospodarce, ale w przeliczeniu na głowę mieszkańca w praktyce podobnej. Co poza rzecz jasna, zamiłowaniem do produkcji wina łączy te państwa i sprawia, że sytuacja w nich jest dla Polski istotnym barometrem zmian strategicznego otoczenia? Odpowiedzią jest rzecz jasna Rosja. Zarówno Gruzja, jak i Mołdawia znajdują się dziś na granicach politycznych i gospodarczych wpływów Moskwy. Tak jak Ukraina, gdzie starcie o wpływy i próba zrzucania rosyjskiej dominacji przebrała najbardziej krwawy przebieg, tak i Mołdawia oraz Gruzja są przestrzenią tarć cywilizacyjnych. Wydarzenia w tych państwach pozwalają nam sprawdzić stan atrakcyjności rosyjskiego państwa, jak również co absolutnie kluczowe, pozwalają nam dostrzec narzędzia, jakich używa Moskwa, by umacniać swoje wpływy polityczne przy braku społecznego poparcia dla ścisłych relacji państwa z Rosją. Zarówno Kiszyniów, jak i Tbilisi były rzecz jasna częścią ZSRR, ale rosyjskie wpływy w tych państwach mają znacznie dłuższą historię. Mołdawia, od zawsze znajdująca się między silniejszymi ośrodkami, Węgrami, Polską, której była lennem przez ponad 100 lat, Imperium Osmańskim, później Monarchium Habsburgów czy Imperium Rosyjskim, po upadku ZSRR nie zjednoczyła się z Rumunią. Te idee odrzucono w referendum. Oderwane od i tak małego państwa separatystyczne Naddniestrze, twór nieuznawany przez żadne państwo na świecie, stacjonujące tam wojska rosyjskie, ale też mołdawski ustrój polityczny, organizacja życia gospodarczego i społecznego oraz istniejąca infrastruktura surowcowa, to wszystko sprawiło, że Mołdawia pozostała państwem w zawieszeniu. Pomiędzy cały czas bardzo silnymi wpływami Rosji, a rosnącym niezadowoleniem społecznym i coraz bardziej prozachodnimi aspiracjami. Przypadek Gruzji jest jeszcze bardziej drastyczny. Tam, używając tego samego pretekstu, który tak dobrze znamy od stuleci, czyli stając w obronie prześladowanej ludności, w tym wypadku mniejszości z Abchazji i Osetii Południowej, Rosjanie najechali sąsiada. W wyniku wojny Gruzja utraciła kontrolę nad znaczną częścią swojego terytorium, ale to być może wcale nie najważniejszy wymiar dozanych strat. Bo przecież w wyniku wojny Rosja de facto zatrzymała siłą proces integracji Gruzji ze światem Zachodu. Przed wojną, jeszcze w 2008 roku, prezydent Stanów Zjednoczonych mówił o perspektywie członkostwa w NATO zupełnie wprost. 10 lat później kanclerz Niemiec, będąc w Tbilisi, mówiła, że o szybkim członkostwie nie ma nawet co rozmawiać. Trudno się Moskwie dziwić, że postanowiła wykorzystać w 2022 roku przebadane wcześniej metody. Użycie siły oczywiście pod pretekstem przychodzenia z bratnią pomocą. Odzierając ostatnie lata regionalnej polityki z retorycznych osobników, to jest właśnie jej kluczowy wymiar: ciążenie narodów będących niegdyś w moskiewskiej strefie wpływów w stronę lepszego modelu społeczno-politycznego i silniejszych ośrodków gospodarczych, oraz rosyjska próba zatrzymania tego procesu poprzez użycie sił zbrojnych, szantaż surowcowy, działania służb czy wykorzystywanie innych metod nacisku, będących często pozostałością długiej obecności na tym obszarze na zasadzie metropolii kontrolującej kolonizowane obszary. Ponieważ, jak dobitnie wykazała historia na przestrzeni ostatnich stuleci, siła rosyjskiego imperializmu jest wprost proporcjonalna do zagrożenia dla polskiej suwerenności, w naszym interesie leży ciągłe monitorowanie procesów związanych z jego umacnianiem bądź osłabianiem, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydają się one być odległe. Narzędzia, które odpowiednio zidentyfikujemy dziś, będą łatwiejsze do rozpoznania i zwalczania w przyszłości. Właśnie dlatego wydarzenia z Gruzji i Mołdawii mają z naszej perspektywy znaczenie. Pozwalają nam szukać odpowiedzi na pytania, jak Rosjanie rozszerzają i utwierdzają wpływy w Gruzji mimo świeżej pamięci o wojnie? Czy taki schemat może być w przyszłości wdrożony w życie na Ukrainie? Jak wcale nie zdejmując ze sztandarów proeuropejskich haseł de facto hamują proces integracji Gruzji z Unią? Z jakich metod wpływania na wyniki wyborcze korzystali Rosjanie w Mołdawii i Gruzji? I takich pytań, które pomogą nam zbadać rosyjskie modus operandi, to jak, jak działają Rosjanie w określonych warunkach politycznych, można zadawać oczywiście znacznie, znacznie więcej. Właśnie dlatego sytuacja w tych państwach ma dla nas olbrzymie znaczenie. I tak jak mówiłem na wstępie, nie chcę zagłębiać się w szczegóły bieżącej sytuacji, bo to nie do końca jest materiał o tym, i chciałbym sytuację w tych państwach przedstawić w osobnych materiałach, mam nadzieję w najbliższej przyszłości. No ale dzisiaj dla kontekstu, o jakich my w ogóle działaniach mówimy, w jakim kontekście, w jakim czasie, dlaczego taki materiał powstaje? Właśnie teraz. Zacznijmy od Mołdawii. Tam odbywały się wybory prezydenckie oraz referendum, w czasie którego Mołdawianie odpowiadali na pytanie, czy integracja z Unią Europejską powinna być wpisana do konstytucji. Za było 50,46% głosujących. Zatem opcja proeuropejska wygrała, ale po pierwsze, wygrała o włos z wynikiem znacznie słabszym niż się spodziewano, i po drugie, o takim rezultacie przesądziły głosy mołdawskiej migracji żyjącej na zachodzie. Wybory prezydenckie wygrała ponownie maja sandu, czyli opcja proeuropejska, ale znów jej wynik, szczególnie w pierwszej turze, był wyraźnym sygnałem ostrzegawczym. Stabilność tej geostrategicznej orientacji Mołdawii nie jest wcale czymś długoterminowo gwarantowanym. A co Rosjanie zrobiliby wpłynąć na wynik? Tutaj jednak koniecznie trzeba się choć na chwilkę zatrzymać, ponieważ istnieje taka tendencja, aby sprawę spłycać, bardzo mocno upraszczać do takiej, w której to te wybory, wyborcy niezwiązani są o tym prozachodnią, oni wszyscy są w jakiś sposób zwerbowani, że to wszystko są jakieś głosy sfałszowane, że to wszystko jest efekt rosyjskiej ingerencji w te wybory. Natomiast to nie jest takie proste, bo w Mołdawii istnieje również ten realny sentyment związany z opcją prorosyjską. To wynika z bardzo długiej historii tych relacji, z sentymentów, że a, za Sowietów to było lepiej, z systemu społeczno-gospodarczego. Wiele ludziom opłaca się funkcjonowanie jako oligarcha w systemie związanym właśnie z Federacją Rosyjską. To ma również... Nie, nie można absolutnie zapominać, że są obszary, gdzie rosyjskie media funkcjonują i mają olbrzymi wpływ na, na, na życie polityczne. To tego absolutnie nie można... Bagatelizować, więc chodzi mi o to, że Rosjanie mieli na czym budować, no ale nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że próbowali wpłynąć na wynik tych wyborów w sposób absolutnie brutalny. Jeszcze raz przypominam o niewielkiej skali tego państwa. Tutaj każdy tysiąc głosów ma wielkie znaczenie. Zacznijmy od przykładu najbardziej oczywistego, czyli masowego kupowania głosów. Ludziom oferowano pieniądze za głos przeciw integracji z Unią Europejską. Według opracowania OSW 10% głosujących miało zgodzić się na taki proceder, a głos kosztował około 25 euro. Mołdawscy dziennikarze relacjonujący wybory z ewidentnie proeuropejskim nastawieniem dostawali telefony z groźbami śmierci. Zagraniczne lokale wyborcze, w których oczywiście przytłaczająca większość głosowała prozachodnio, były celem fałszywych alarmów bombowych, by zakłócić ich pracę. Choć na chwilę. Miało to miejsce we Frankfurcie, Berlinie, w Madrycie, w Marsylii i w wielu, wielu innych miastach. W tym wielkim plebisycie, którego stawką była geostrategiczna orientacja Mołdawii, bo czymś takim były zarówno wybory prezydenckie, jak i oczywiście referendum, zwyciężyła opcja prozachodnia, ale zwyciężyła naprawdę o włos. Skala tego zwycięstwa. Jaki zaprezentowane przez Rosjan możliwości czy narzędzia, których używaliby wywierać wpływ na tamtejszy system polityczny, to wszystko raczej każe zwierać szeregi, a nie świętować zbyt długo. No i dla przyszłości najważniejsze, absolutnie najważniejsze, przynajmniej moim zdaniem, jest to, czy w ciągu najbliższych kilku lat Zachód da odczuć tym ludziom, tym często naprawdę biednym ludziom, 25 euro kosztował głos, że to była dobra decyzja. Czy że oni będą mogli odczuć, że to była dobra geostrategiczna decyzja, że to, się, to im się w jakiś sposób również opłacało, że mają możliwości, których nie mieli wcześniej? I stać nas na to, nie oszukujmy się, to jest naprawdę dla Zachodu żaden problem, aby dźwignąć to państwo w jakiś sposób, pokazać wymierny, wymierne korzyści z tego, że jest się członkiem takiej, a innej społeczności międzynarodowej. Tylko trudno dziś powiedzieć, czy, czy Zachód zabędzie się na taką politykę. No, sytuacja w Gruzji jest jeszcze bardziej skomplikowana. Dlatego też znacznie bardziej nadaje się na osobny materiał, ale w wielkim skrócie gruzińskie marzenie, czyli partia rządząca, nie prowadzi polityki otwarcie prorosyjskiej. Retorycznie nie odcina się od perspektywy integracji z Unią Europejską, robi to jednak w praktyce. Trzeba tu oczywiście wspomnieć o ustawie o tzw. agentach zagranicznych, ale sądzę, że przede wszystkim trzeba powiedzieć o antywojennej retoryce. Nie chcemy kolejnej wojny. Nie możemy prowadzić niebezpiecznej, awanturniczej prozachodniej polityki w obecnych okolicznościach, mówi groźną partia miliardera Bidziny Iwaniszwilego. Dodajmy jeszcze kontekst rozbudowanej w wyniku wojny rosyjskiej obecności, czy to w formie migrantów, czy biznesu. Gruzja jest hubem, poprzez który odbywa się omijanie części zachodnich sankcji, na czym rzecz jasna, niemała liczba Gruzinów zarabia. Myślę, że już to krótkie zarysowanie kontekstu, które oczywiście wymaga znacznego rozbudowania, pozwala dostrzec, jak wiele ważnych pytań można zadać w kontekście Gruzji, które pozwolą nam wydobyć rosyjski schemat działania, który może być później w przyszłości aplikowany w innych miejscach. Sytuacja w Gruzji jest jeszcze bardziej dynamiczna, ponieważ gruzińskie marzenie. Wygrało wybory, ale wyników nie uznała ani prezydent tego państwa, ani partie opozycyjne. Trwa w niektórych okręgach wyborczych ponowne przeliczanie tych głosów, więc sytuacja jest dynamiczna i trwa pewnego rodzaju zawieszenie w systemie politycznym, ponieważ to prezydent zwołuje nowy parlament, a prezydent nie uznaje wyborów, więc, więc sytuacja nadal jest dynamiczna i rozwojowa, i właśnie dlatego chcę poczekać aż. Zakończy się, by móc tej sprawie przyjrzeć się w sposób bardziej, bardziej dogłębny, ale tutaj znowu to zastrzeżenie, które poczyniłem w przypadku Mołdawii, bo mamy bardzo istotne poszlaki czy wręcz dowody na to, że były, były nieprawidłowości przy tych wyborach, że one nie były do, w do końca prawidłowy sposób przeprowadzone i być może doszło do nawet daleko idących fałszerstw wyborczych. Natomiast nie oznacza to, że ta partia gruzińskie marzenie, marzenie nie ma realnego poparcia w gruzińskim, gruzińskim społeczeństwie. I bez tych fałszerstw, nawet jeżeli nie udałoby się stworzyć rządu, byłaby to partia z największym poparciem w Gruzji. Ten materiał postanowiłem zilustrować niemal wyłącznie na mapach, ponieważ sądzę, że ten aspekt geograficzny musi być tutaj należycie podkreślony. Ktoś może zastanawiać się, jak można wchodzić w polityczny flirt z Rosją tak krótko po wojnie? Jak można obrać dziś kurs na współpracę z Moskwą? Gruzja graniczy z Rosją, Azerbejdżanem, Armenią i Turcją. Zachód jest daleko, a Rosja wisi Gruzinom nad głowami i demonstruje, że jeśli trzeba, by utrzymać swoje wpływy, będzie używać siły. Trzeba sobie zadać trudne i dość niepoprawne politycznie pytanie: czy stabilność i bezpieczeństwo Gruzji oraz jej integracja gospodarcza z Zachodem jest w ogóle możliwa w takich okolicznościach geograficznych przy założeniu, że Rosja pozostaje mentalnie imperialistyczna? Czy zachodnie stolice, widząc, że perspektywa użycia siły przez Rosjan nie jest blefem, zdobędą się kiedykolwiek na decyzję o integracji Gruzji? Gruzja to nie jest Ukraina, która z zachodnim systemem i poprzez to z zachodnią infrastrukturą graniczy. Nie warto oceniać obecnych wydarzeń bez tego kluczowego geograficznego kontekstu. I właśnie w ten sposób przechodzimy do kwestii być może najważniejszej. Bo wydarzenia z Mołdawii czy z Gruzji, one są w pewnym sensie lustrem w nich widzimy samych siebie, widzimy skutki naszych własnych działań oraz znacznie częściej naszych własnych zaniechań, naszych polskich, ale też naszych europejskich, czy szerzej zachodnich. Czy można dziwić się temu, że na rubieżach współpracy europejskiej rośnie rozczarowanie tym projektem? Czy patrząc na będące od lat w poczekalni państwa Bałkanów, można naprawdę uwierzyć, że członkostwo w Unii jest możliwe, gdy jest się na tej ścieżce jeszcze dalej? Czy nawet mówiąc o konieczności członkostwa w Unii, są dziś w jej otoczeniu powody, by realnie w to wierzyć? Czy to tylko postawa mająca podkreślić własną teoretyczną zdolność do samostanowienia? Czy Zachód naprawdę jest realną alternatywą dla Gruzji? I co zrobił, aby stać się taką alternatywą od 2008 roku? Gdy czytam komunikację instytucji europejskich dotyczącą rozszerzenia, również w kontekście Mołdawii czy Gruzji, ale nie tylko, czasami mam wrażenie, że to jest jakaś alternatywna rzeczywistość, w którą tak naprawdę nikt nie wierzy: te hasła o ścieżkach, mostach czy wiaduktach do lepszego świata, do dobrobytu i instytucji zachodnich. Dziś jeszcze okoliczności są takie, że Europa może trwać w złudzeniu, że zawsze będzie centrum uwagi i jedynym punktem odniesienia, jedynym modelem rozwojowym dla krajów graniczących z Unią, no bo niby do kogo mają się zwrócić? Rosja może ich zwieść, przekupić czy najechać, ale nie jest atrakcyjna, nie rozpala wyobraźni, nie daje nadziei na progres, na dobrobyt. Wybór Rosji może być dziś wynikiem akceptacji realiów czy rezultatem strachu. Tylko czy tak będzie zawsze? I nie chodzi mi teraz o przyszłość atrakcyjności Rosji, ale przede wszystkim o atrakcyjność Zachodu, a tak naprawdę atrakcyjność Europy. Czy naprawdę możemy zakładać, że zawsze nasze otoczenie będzie lgnęło do projektu integracji europejskiej? No byłoby to niezwykle aroganckie założenie. Patrząc na cywilizacyjną rywalizację, jaka zaostrza się na świecie, Niewykorzystanie tego trendu, tej potężnej fali społecznego entuzjazmu, brak geograficznego i gospodarczego domknięcia strefy wolnego obrotu towarów, usług i ludzi na wspólnych zasadach jest oczywistym błędem. Jednak zamiast rozszerzać to, co działało całkiem nieźle i nadal rozwijać się terytorialnie o nowe rynki, Europa zdecydowała się, że czas rozwijać się wewnętrznie, to znaczy przestawić ciężar współpracy z gospodarki na politykę, co teraz o ironio dzieje się pod pretekstem bycia gotowym na członkostwo nowych państw. Pierwsze oznaki zmieniających się okoliczności społecznych na rubieżach współpracy europejskiej powinny być dla jej uczestników przyczynkiem do głębokiej refleksji na temat stanu i kierunku całego projektu. Niestety z dużym prawdopodobieństwem nie będzie. Ja raczej spodziewałbym się trzech głównych reakcji. Pierwszym jest zupełna obojętność na to, co dzieje się w Gruzji czy w Mołdawii, no bo co nas to w ogóle obchodzi, gdzie to w ogóle jest, i to jest bardzo częsta postawa w Europie. Druga postawa to jest taka powierzchowność sloganowa oparta wyłącznie właśnie na jakichś hasłach związanych z integracją europejską. Jeżeli Mołdawia wybrała dobrze, to no to jest super na dobrej ścieżce róbcie tak dalej, wszystko będzie w porządku, ale mało konkretów. No a jak Gruzini wybrali źle, no to źle, musicie wrócić na naszą ścieżkę kochaną europejską integracji. To jest takie hasła, które zawsze zrzucają odpowiedzialność za cały ten proces ze swoich barków. Znaczy, to nie jest tak, że coś my moglibyśmy zrobić inaczej. To jest tak, że oni podejmują albo dobre, albo, albo złe wybory. Ten kontekst zachowania Europy względem tych państw jest, jest w tej postawie rzadko brany pod uwagę. No a trzecia, trzecia postawa to jest oczywiście właśnie branie tych biednych ludzi za zakładników w procesie. Yy, Reformowania Unii Europejskiej, czyli mówienie, no byśmy bardzo chcieli wpuścić tych biednych Mołdawian do Unii Europejskiej, no ale potrzebujemy tutaj zmienić troszeczkę system głosowania, żeby nasze państwo w ramach nowego systemu głosowania nadal było górą. To oczywiście postawa reprezentowana przede wszystkim przez Republikę Federalną Niemiec. No a Polska to, że stać nas za to, że jesteśmy w stanie odgrywać w tym procesie rolę większą niż tylko rola drugoplanowego obserwatora. To jest fakt, to jest oczywiste, ponieważ my okazjonalnie z tej roli wychodzimy, zarówno względem Gruzji, jak i względem Mołdawii. Ale robimy to okazjonalnie. Generalnie nie oszukujmy się, wydaje się, że w wielu aspektach polityki międzynarodowej polski polityk czuje się komfortowo w roli drugoplanowego obserwatora. Przy okazji wyborów w Gruzji przeprowadzono wywiad z jednym z polskich polityków i zapytano go właśnie, co sądzi o wyborach w Gruzji. Powiedział z rozbrajającą, z rozbrajającą dla mnie szczerością, poczekajmy na stanowisko Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Czyli jak głos zabierze Waszyngton albo Bruksela, to ja, polski polityk, będę w końcu wiedział, co ja na ten temat myślę. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.